Szanowni Państwo, nasza wizyta dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia, które nas cieszy, już jest otwarte dla kontroli poselskich, dotyczy jednej kwestii. Tą kwestią jest powrót do rządu Janusza Cieszyńskiego. 7 czerwca w poniedziałek pracę w KPRM-ie na funkcji ministra do spraw cyfryzacji zaczyna Janusz Cieszyński. Janusz Cieszyński, który z tego resortu 17 sierpnia odchodził w atmosferze skandalu. Zanim będzie ten powrót, wielki powrót ministra Cieszyńskiego, chcieliśmy kilka kwestii wyjaśnić. Wyjaśnić u źródła, czyli w Ministerstwie Zdrowia. Ponieważ to w tym resorcie pan minister Cieszyński zostawił bardzo ciężki bagaż. Bagaż różnego rodzaju nieprawidłowości, różnego rodzaju przekroczenia obowiązków, ale również naruszenia tych obowiązków. Kwestią zasadniczą jest brak 50 milionów złotych z umowy na respiratory, którą pan Janusz Cieszyński podpisał 14 kwietnia 2020 roku. 50 milionów złotych na tę kwotę składają się po pierwsze przedpłaty, część z tych przedpłat z tych 160 milionów złotych wypłaconych tego samego dnia, kary umowne, które zostały określone przez prokuraturę generalną na kwotę ponad 15 milionów złotych i odsetki, łącznie 50 milionów złotych. To jest sprawa nierozwiązana, która w naszej opinii powinna zostać rozwiązana przed powierzeniem temu politykowi PiS, nie żadnemu urzędnikowi, politykowi PiS, radnemu PiS w Warszawie, jakiejkolwiek funkcji publicznej. Szanowni Państwo, w tym budynku za naszymi plecami pan minister Cieszyński podpisywał 14 kwietnia umowę z handlarzem bronią na kwotę 160 milionów. Respiratory, jak Państwo wiecie, nie trafiły, a 50 milionów wciąż z karami, z odsetkami jest winien handlarz bronią. Nie jestem w stanie zliczyć naszych licznych konferencji prasowych z panem posłem Szczerbą i naszych licznych interwencji w Ministerstwie Zdrowia, jak również odpowiedzi ministra Cieszyńskiego tutaj, że te pieniądze zwrócą. Że te pieniądze zostaną zwrócone, żebyśmy się w ogóle nie martwili i że w ogóle szukamy dziury w całym. Ja pamiętam to bardzo doskonale. Otóż pieniądze nie wróciły. Ale zamiast pieniędzy ma wrócić pan minister Cieszyński. No więc mamy taką propozycję dla pana ministra i dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Otóż jeśli pan Cieszyński chce wrócić do rządu, to przed zaprzysiężeniem niech przyjedzie do Ministerstwa Zdrowia i protokolarnie niech przekaże tą kwotę 50 milionów. Oczywiście, może również w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed podpisaniem nowej nominacji zapłacić wadium na poczet nowych kontraktów, na wypadek, gdyby się również mylił. Ale mówiąc całkiem serio, szanowni Państwo, albo będzie tak, że politycy będą za coś odpowiadać, albo będzie tak, że będą traktowali pieniądze publiczne, nas wszystkich, jak swoje własne. Przypadek pana wiceministra Cieszyńskiego najlepiej pokazuje, że podpisał, powinien wziąć za to odpowiedzialność, złożył publiczne słowo, że pieniądze wrócą i nie wróciły. I dlatego domagamy się oczywiście zdecydowanych działań prokuratury, która rozszerzyła parę dni temu postępowanie m.in. o agencję wywiadu, ale również zwrotu tych pieniędzy przez polityków, którzy dopuścili się tego haniebnego kontraktu, który został podpisany bez przetargu i w dniu podpisania były przelewane pieniądze. My, szanowni Państwo, wiemy, że w PiS-ie włos z głowy panu Cieszyńskiemu nie spadnie, bo jego wiedza może być atomowa dla Jarosława Kaczyńskiego i dla PiS-u. To nieprzypadkowo prokuratura rozszerzyła agencję wywiadu. My wiemy i mamy prawie że pewność, że oczywiście agencja wywiadu uczestniczyła w tym całym procederze zakupu czy też wyprowadzania tych pieniędzy. I dlatego, ponieważ trzymał język za zębami, pan wiceminister w nagrodę daje mu się funkcję ministra cyfryzacji. Ale nie tak powinna po prostu wyglądać polityka. Nie tak powinien wyglądać korpus polityków, urzędników, którzy są wybierani na najważniejsze funkcje polityczne. Dlatego
Będziemy domagali się również w poniedziałek od Najwyższej Izby Kontroli o informację w sprawie kontroli, która była w tej sprawie przekazana. Nie przejdziemy obojętnie wobec tego, że po tym wszystkim, co się stało, pan minister Cieszyński wsiądzie do nowego samochodu, wejdzie do nowego gabinetu, zmieni tylko wizytówki na funkcji ministra cyfryzacji. Coś się wydarzyło i za to coś ktoś musi odpowiedzieć. Szanowni Państwo, mamy informację, że pan Janusz Cieszyński w tej chwili pakuje się w urzędzie miasta Chełma. Z Chełma do Lublina, tam gdzie jest handlarz bronią, jest rzut beretem. Zanim przyjedzie do KPRM-u, zanim obejmie funkcję ministerialną, warto, żeby odwiedził handlarza bronią, swojego dobrego znajomego, któremu przelał jednego dnia 160 milionów złotych, z czego nie wróciło do tej pory 50 milionów. Nie może być tak, i nie ma na to naszej zgody, żeby osoby, na których ciążą tak poważne oskarżenia, a przypomnijmy, cały czas trwa postępowanie w prokuraturze z czterech naszych wniosków. Zarzuty pana, wobec pana Cieszyńskiego są różnego rodzaju. To nie jest tylko kwestia podpisania samej umowy, bo na stole stał kontrakt w ramach europejskiego zamówienia. Kraje Unii Europejskiej już pod koniec marca kupowały respiratory od producentów. Pan minister Cieszyński czekał na ofertę handlarza bronią. Tylko że ona nie została skonsumowana. Pieniądze wyszły, sprzętu nie ma. Pierwsza poważna wada to prokuratoria generalna, która powinna zaopiniować tę umowę. Powyżej 100 milionów złotych. O taką opinię pan minister Cieszyński nie wystąpił. Nie dopełnił obowiązków. Naruszył artykuł 8 ustawy o prokuratorii generalnej. Przyjął fakturę od handlarza bronią w lipcu, która opiewała na stawkę VAT 0%, mając pełną świadomość, jako minister odpowiedzialny za zakupy urządzeń medycznych, że stawka VAT w Polsce na urządzenia medyczne, w tym respiratory, to jest 8%. Jak ta faktura mogła leżeć w Ministerstwie Zdrowia tyle miesięcy, od lipca do marca tego roku, i urzędnicy zachowywali się jak te chińskie małpki? Nie widzę, nie słyszę, nie mówię. Dopiero kontrola poselska nasza spowodowała wysłanie tej faktury do handlarza bronią, do Lublina. A jak powiedziałem, z Chełma do Lublina jest tylko rzut beretem. Chcemy się dowiedzieć, co z tą fakturą się dalej dzieje. To nie jest tak, że można te sprawy pozostawić bez jakiegokolwiek komentarza, bez jakiejkolwiek czynności. To wszystko powoduje, że mamy w tym momencie bardzo poważny kryzys. Kryzys zaufania do rządu. Jeżeli osoby ze skazą, jeżeli osoby z nierozliczoną przeszłością, jeżeli osoby, wobec których trwają jeszcze postępowania przygotowawcze, które być może będą w stanie ich rolę określić w sposób zgodny z prawem, podejmują nowe wyzwania, nowe funkcje, jest to całkowite nieporozumienie. Szanowni Państwo, w poniedziałek z panem posłem Jońskim będziemy w Najwyższej Izbie Kontroli. Przeprowadziliśmy rozmowę z panem prezesem Banasiem na posiedzeniu Komisji Kontroli Państwowej. Umówiliśmy się, że przedstawimy dodatkowe dokumenty dotyczące roli Janusza Cieszyńskiego w sprawie zakupów respiratorowych. Te dokumenty przekażemy. Będziemy chcieli się upewnić, czy ta kontrola za wykonania budżetu w zakresie ochrony zdrowia za rok 2020 uwzględnia te wszystkie cztery aspekty. Brak opinii prokuratorii generalnej, faktura z błędnie określoną stawką VAT-u, brak jakichkolwiek działań w celu egzekucji zobowiązania i wreszcie sprawa przyjęcia 200 respiratorów, które, szanowni Państwo, do tej pory zalegają w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Te 200 respiratorów bez kompletnej dokumentacji, przyjęte w lipcu, zalegają, nie są wykorzystywane. To jest kolejny przykład niegospodarności. Bardzo dziękujemy. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Szanowni Państwo, nie komentujemy tego, bo sam zainteresowany tego nie skomentował, nie poinformował.
Jak widzicie Państwo, zajmujemy się sprawami, które są dość istotne i dość ważne z punktu widzenia interesu nas wszystkich, naszych środków, naszych pieniędzy. Przyjęliśmy z panem posłem Szczerbą, że w tej kadencji będziemy bardzo bacznie patrzyli na ręce rządzącym, politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy są pod jakąś ochroną, można powiedzieć, Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u, prokuratury, policji. Nic im, można powiedzieć, się nie dzieje, zamieniają tylko funkcje, zostawiając ogromne straty w poprzednich miejscach, więc zajmujemy się naprawdę czym innym, więc proszę te pytania kierować do zainteresowanych. Ja chciałbym tylko jedną rzecz w tej sprawie, o której mówił pan poseł Joński, mianowicie chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj wiedzieli, szczególnie opinia publiczna, że objęcie funkcji ministra cyfryzacji jest to powierzenie odpowiedzialności za gigantyczne pieniądze. To są miliardy złotych na informatyzację kraju. Jeżeli ktoś w jednej sprawie, którą tak uważnie przedstawiliśmy i skontrolowaliśmy, nawalił, zrobił taką sytuację, która jest w ogóle niedopuszczalna, która powinna eliminować jakiekolwiek aktywności w życiu publicznym, jak można takiej osobie powierzyć wielomiliardowe projekty informatyczne i koordynację tych projektów w ramach Rady Ministrów? Bardzo proszę. Chcieliśmy się spotkać dzisiaj z panem posłem Szczerbą, z panem ministrem zdrowia, aby go przekonać, żeby no jednak te zgromadzenia mogły się odbywać. Bo proszę państwa, mamy sytuację taką, że gromadzić się można tylko chyba na wiecach poparcia dla rządzących, dla PiS-u. Można się gromadzić na koncertach, które organizuje TVP, czy na koncertach, które organizuje kandydat Solidarnej Polski, który dzisiaj ogłosił właśnie koncert, bo kandyduje na prezydenta Rzeszowa. No to jest jakaś chucpa, proszę państwa, albo są zasady, które obejmują wszystkich, albo nie. Jeśli są koncerty, jeśli się odbywają imprezy sportowe, to tak samo, tym bardziej spontaniczne zgromadzenia mogłyby się i powinny się odbywać. A tak to rząd, widać, boi się i w ten sposób próbuje, oczywiście niezgodnie z prawem, zakazać spontanicznych zgromadzeń. Szanowni państwo, my nie mamy żadnych złudzeń, że decyzja ministra Niedzielskiego odmawiająca wyluzowania obostrzeń w odniesieniu do spontanicznych zgromadzeń publicznych ma charakter wyłącznie polityczny. Minister Niedzielski już dawno przestał być urzędnikiem państwowym, jak siebie określał wtedy, kiedy w sierpniu przychodził do Ministerstwa Zdrowia, stał się pełnokrwistym politykiem PiS. Więc dzisiaj widzieliśmy to bardzo wprost razem z państwem, unikał odpowiedzi. Bo przecież zakaz spontanicznych zgromadzeń publicznych nie ma żadnych uzasadnień z punktu widzenia epidemicznych. Zgromadzenia publiczne, spontaniczne odbywają się na świeżym powietrzu. Ludzie będą mogli chodzić na koncerty, na imprezy sportowe, będą mogli ćwiczyć na siłowniach plenerowych. Gdyby to były wiece poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego, gdyby to były wiece poparcia dla powrotu do rządu Janusza Cieszyńskiego, to pewnie pan minister Niedzielski miałby w tej sprawie inne zdanie. Ponieważ w Polsce jest tak, że zgromadzenia publiczne organizuje zazwyczaj opozycja czy środowiska demokratyczne, czyli jest ta obawa, że to będą działania antyrządowe. No wtedy jest całkowity szlaban, jest ban, jest zakaz i dzisiaj minister Niedzielski po raz kolejny pokazał, że tak naprawdę jest funkcjonariuszem tej władzy, a nie osobą, której zależy na prawach obywatelskich, na luzowaniu obostrzeń, tak żeby rzeczywistość, normalność wróciła do poprzedniego stanu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.